Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Położymy tutaj, a to tutaj, nie, tutaj, tu, nie, tu! Co tak pracowicie układasz? Rysunki. Te rysunki, które dostałam od dzieci, jak był konkurs na mój portret i dzieci przysłały mi tyle rysunków. Mam tu album i postanowiłam wszystkie rysunki ułożyć w tym albumie, ale one nie pasują, bo jeden jest za duży, a drugi za mały, a dwa małe nie chcą się zmieścić na jednej stronie. To może coś przyciąć. Próbowałam, ale szkoda mi niszczyć. Takie są piękne. Szkoda, masz rację. To może połóż je na półkę i poszukaj większego albumu. Ale one się pogniotą i co? Też szkoda. A co tu się dzieje? Pełno papierów, jakieś ścinki śmieci, jak przy przejściu trąby powietrznej. Wszystkie papiery fruwają w powietrzu. To ty sam jesteś trąba, wielka, gigantyczna trąba. A te papiery to nie są żadne papiery czy ścinki, to są moje portrety. No, wypraszam sobie. Trąba i to jeszcze jerychońska. Chyba pora się dyskretnie wycofać. No nie, to już się w głowie nie mieści. Żeby moje śliczne portrety od dzieci potraktować w ten sposób... Trzeba być trąbą. Portrety? Jakie portrety? Od dzieci. Ach, to są portrety. A od dzieci? To ja nie wiedziałem. A ja myślałem... A czy ty w ogóle myślisz? Wpadasz jak bomba? Tu krzyczysz na wszystkich, nawet nie popatrzysz i jeszcze się kłócisz. Co prawda, to prawda. Przy modusiu słoń w składzie porcelany to zwiewny motyl na płatku róży. Ale ja wypraszam sobie. Może nie jestem zbyt uważna, ale tym razem to już chyba za dużo. A cóż tu się dzieje, trąba powietrzna? Internet się wali? Bo ona... Bo on? To ona! Nie, to on! Jak dzieci, a może jeszcze gorzej. Dzieci to przynajmniej można uspokoić, a was chyba się nie da. Oszaleć można. To nic nowego, stan normalny, oni tak zawsze dyskutują. I ty to nazywasz dyskusją? To jak? Przepraszam, że zapytam, wygląda piekielna awantura. Zdecydowanie gorzej. Ale o co chodzi? Ogonisia układała w albumie swoje portrety i nie mogła ich dopasować, bo są różnej wielkości i wtedy przyszedł moduś, który chciał robić porządki i porozrzucane rysunki potraktował jak bezużyteczne papiery. Moje śliczne portrety. I to oto ta awantura? Przecież wystarczyło tylko mnie zapytać. Ciebie zapytać? Tak, mnie. Przecież zawsze chętnie wam pomogę, a ty małą awanturnicą jesteś. Ja rozumiem, że można być wyczulonym na punkcie własnej urody i portretów, ale przecież moduś lubi ciebie taką, jaka jesteś. Oj, prawda, prawda. Chyba mnie trochę poniosło. Przepraszam. I mnie też. Przepraszam. Podać sobie łapki i po awanturze.
a te twoje portrety to wystarczy tylko zeskanować. W skanerze pomniejszyć lub powiększyć w komputerze i wydrukować na drukarce albo zrobić album na płycie CD do oglądania w telewizorze albo też umieścić na stronie www w internecie. W skanerze? A co to jest skaner? To takie elektroniczne urządzenie, które po podłączeniu do komputera pozwala rysunek albo zdjęcie przetworzyć na plik odpowiedniego formatu, rozpoznawany przez komputer. Czyli mówiąc najprościej, rysunek z papieru przenosimy na ekran monitora. Rzeczywiście encyklopedia ma rację. Sprawdziłem w sieci, że skaner przetwarza obrazy na pliki w komputerze. Fantastyczne! No i po co była ta awantura? To pytanie retoryczne, ale wróćmy do skanerów. To bardzo proste, ale niesłychanie użyteczne urządzenia. Podczas skanowania cały obraz jest rozkładany na, jakby tu nazwać, na części i przenoszony przez światłoczułą matrycę, oczywiście w postaci bitów, do pamięci komputera. Kartkę z rysunkiem kładzie się na szybie skanera i on wiązką światła czyta obrazek i zapisuje tak na światłoczułej matrycy, jak zdjęcie w aparacie fotograficznym. Ja chyba prościej powiedzieć tego nie potrafię. Słuchajcie, dodatkowo doczytałem się w internecie, że teraz często łączy się skanery z drukarkami, żeby było łatwiej korzystać z tego urządzenia. To co? Może teraz zeskanujemy twoje portrety i zrobimy album? Ja naprawdę przepraszam, że to tak wyszło z tymi portretami. Wiesz, bo ja jestem taki prosty modem, no. Ja też przepraszam, nie chciałam, ale ja ciebie bardzo lubię. Ja ciebie też. A oni sobie poszli, pewnie mają nas dosyć. Chyba trochę tak. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.